czasie przeniosłem się już z tym prętem tutaj na imadło. Zmierzyłem sobie też tą odległość. Wychodzi mi tutaj 14 cm długość tego pręta. Natomiast odległość między krawędziami jest już 10,5, więc myślę, że zrobię jakieś troszkę mniej niż 11 cm. No i dobrze, i teraz póki jeszcze mam okulary do pływania na sobie i jestem tutaj w tym syfie, to zmienię tarczę na tą do szlifowania i obrobię sobie krawędzie tych prętów. Mam zrobione wszystkie 4 sztuki. Okulary mi zaparowały. Wszystkie 4 sztuki są ucięte, więc teraz idę z tym na wiertarkę. Losuję sobie otwór. Powiedzmy, że ja go chcę mieć tutaj. A ten drugi otwór będę odmierzał. Więc zobaczmy, jak to będzie, jak to wiercanie będzie wyglądało. Lećmy. Teraz ustawianie jest dużo trudniejsze. Jeszcze lekko to wiertło ucieka, ale może już teraz będzie dobrze. No więc, jak wyraźnie widać, to wiercenie tutaj zajmie troszkę czasu. No ale nic, nie ma wyjścia. Ten pręt jest bardzo, bardzo tłusty. A jeszcze trzeba sobie zmierzyć tutaj odległość taką, jaka mnie w zasadzie interesuje, czyli tam było, no zrobię sobie jakieś, powiedzmy, 10,8 od krawędzi otworu. No właśnie, i tak robię ze wszystkimi 4 rzeczami, 4 prętami, a może nie.
zanim wywiercę, to zróbmy sobie mały test. Oj, za daleko są te otwory. Już widać, że jest za daleko, bo tutaj mam... Jeszcze się nie chcę obrócić. No właśnie. Tutaj już mam 5 mm. A tu jest dobrze, czyli spokojnie o 5 mm mogę cofnąć. I to samo robię ze wszystkimi czterema. To samo będę robił ze wszystkimi czterema. Wszystkie cztery pręty mam już nawiercone. Więc tak, ja może teraz tutaj publicznie, o właśnie, ten tutaj. Zawleczki teraz trzeba zakładać. Cztery sztuki przygotowane. No i zawleczki wchodzą przyjemnie, lekko. No i co? I tym sposobem mamy to prawie gotowe. Siedzą zawleczki, są pręty. To mi stawia opór taki, jaki bym chciał. Tutaj mam coś ostrego, trzeba będzie na to uważać. Zaraz to sobie złagodzę. Następny i czwarty. Tutaj mam dość dużą odległość, widzę. Tutaj coś z tymi otworami troszeczkę mnie poniosło. Ale ja myślę, że jeśli to będzie problemem, to dużo łatwiej będzie mi tutaj coś podłożyć z tyłu, niż wiercić to od nowa. No i dobrze. Więc co? Zostało nam tutaj tył. Nawet nie przyszło mi jeszcze do głowy, żeby sprawdzić, jak to wygląda. Na dworze są 2 tony śniegu i 14 kg mrozu, ale ja idę teraz na zewnętrze, przyniosę 2 te profile. Mam bardzo dużą chęć zrobić dzisiaj test tego, jak to w ogóle działa, czy to działa, czy coś tu trzeba poprawiać. Jest prawdopodobne, że będę musiał zrobić coś z tym tutaj elementem, bo jak będę dokręcał, on może mi znacząco odchodzić od... Może tak pokażę. Jak będę dociskał, to on może mi tutaj chcieć się odsuwać od tej ściany i to może być problem. Może mi chcieć wypychać te deski. O właśnie. I była taka idea gdzieś tam w głowie, się urodziła w międzyczasie, żeby dorobić jeszcze tutaj coś, co by mi pozwalało dociskać dechy. Jeśli to się okaże niezbędne, to będę próbował rzeźbić. No właśnie, byłem na zewnętrzu przed chwilą. Przyniosłem 2 ostatnie profile, ale są one w takim stanie. Wszystko skute lodem, razem z jakimiś igłami i całą resztą, więc muszę poczekać, aż to się rozmrozi. Więc lećmy dalej. Tak, te profile już są na tyle ciepłe, że da się wziąć do ręki. Jeszcze trochę mokre, ale to nie jest problem znaczący. W międzyczasie przygotowałem już sobie tutaj śruby. Oczywiście dużo lepiej byłoby tutaj jakieś motylki albo coś. I ja teraz, no niestety będę działał tam z tyłu, ale chyba każdy się domyśli, o co w tym chodzi. Postaram się ustawić
te słupki mniej więcej w linii. I włożę teraz ten profil. Te akurat profile są ciężkie, bo to są te grube. No ale będzie sztywniej dzięki temu. No właśnie. Więc jeden już tutaj usiadł. Nawet go mogę troszeczkę odsunąć. Nie ma to na razie. Nie jest to bardzo istotne, jak one są szeroko, będzie można to zmieniać, przesuwać. Lepiej to zrobię zamiast gadać. Okej. Usiadło. I teraz pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Wygląda to mniej więcej tak. Tutaj jest jakaś szpara, którą widać. Tutaj niby szpary nie ma. Tutaj się nagle zrobiła szpara bardzo duża. Tutaj jest taka wielka. I żeby to wszystko stało w linii, to po to są te śruby tutaj, które trzeba dokręcać. No jakimś sposobem jest właśnie jeszcze jedna ciekawostka. Aha, no ten profil tutaj siedzi na spawach. Nie wiem, czy to widać. O właśnie, siedzi tutaj na spawach. Fajnie byłoby te spawy zczyścić, ale nie dzisiaj, albo nigdy. Nie wiem, czy to jest coś, co jest istotne. Tak, tą śrubę muszę kręcić kluczem. O, właśnie tutaj widać, jak ładnie dochodzi. Mam nadzieję, że widać. Bardzo blisko trzymam tą kamerę. Więc jest jak jest. Idę po klucz. Ja sobie teraz tym kluczem to podociągam wszystko. No właśnie, ten tutaj jest. Jeszcze się nie przegmintował. Jest bardzo daleko, ale to nie ma znaczenia. Tak, i jeszcze ten jeden ostatni. I dzięki temu, teraz to będzie na pewno widać, dzięki temu te profile już stoją w linii. Teraz tak, tutaj mi przeszkadza lampa w podniesieniu tego, więc ja sobie przesunę to wszystko tam na sam koniec za lampę. Będzie mi ciężko kręcić kluczem, ale może nie będę musiał tam kręcić kluczem. Spróbuję sobie to przesunąć. Aha, no i jeszcze jedna dość istotna rzecz. Te nogi tutaj. Dlatego ustawiłem je tak na przemian. Jedne z przodu, drugie z tyłu. O właśnie. Bo będzie można zsunąć to wszystko razem. Jak widać, miejsca tutaj nie mam, więc to, co jest najbardziej istotne dla mnie, to jest walka o miejsce. O, coś źle skręciłem. Tutaj jeszcze krzywo to stoi, no ale to dlatego, że ta podłoga jest taka, jaka jest. Ja sobie to wszystko poprawię, ale dopiero jak wsunę je na miejsce tam. No właśnie.
właśnie, i teraz okazuje się, że nie uda mi się tego wsunąć tam do samego końca. Przeszkadzają mi skrzynki, których na pewno nie będę wyjmował, więc albo to sobie skrzywię troszkę. O właśnie, i tym sposobem już tutaj przeszedłem poza lampę. I teraz tak, dużym problemem jest to, że ten słupek tutaj jakimś sposobem stoi tak mocno krzywo, więc ja go muszę sobie teraz poprawić. Malisz tą płytę? Albo coś? Masz i idź. Se. Mi się coś przypomniało, że coś miałam z ciebie zadać. No. Mi się przypomina, jak pójdę, to wrócę. Idź, poszła. Won. Wymyśliłaś mi nagrywanie, to się teraz dostosuj. Okej. Baba tak ma. Zawsze w lesie wtedy, kiedy nie musi. Dobra, i teraz tak, krzywo stoi jak głupi, więc trzeba by go wyprostować. I myślę, że można by uznać, że jest prosty. W tej chwili już. No nie byłoby problemu, gdyby podłoga była prosta. A tak muszę zgadywać. Szczęśliwie się tak zdarzyło, że te profile to są te grube jednak i takie mi tutaj się uchowały gdzieś tam w śniegu, więc one są bardzo sztywne i czego bym nie robił, to tego nie zegnę. One były liczone i tam sztywność jest olbrzymia. No. Podparte na dwóch końcach, postawione na tym 500 kilo punktowo, ma się ugiąć o 5 mm. Takich sił tutaj nigdy nie będę miał. Dobrze, tamte profile są takie w miarę w pionie. Ja nie podejrzewam, żeby to stanowiło jakikolwiek problem. Jeszcze sobie sprawdzę teraz, czy... O właśnie, i dzięki temu widać to ładnie. Tamten słupek mi po prostu przeszkadzał. One teraz bardzo ładnie stoją, wszystkie w linii wyprostowane. Więc już nie ma problemu. To, co teraz muszę zgadnąć jeszcze, to jaki klucz to jest. Bo nie wiem. I mam nadzieję, że jest to jeden z tych kluczy podręcznych tutaj, które mam. Wydaje mi się, że jest to rozmiar 27 i wydaje mi się, że taki klucz 27 gdzieś miałem. O właśnie. No i dupa. Niestety jest potrzebna 30 i chyba i chyba 30 nie mam. Więc dopóki nie znajdę tych kluczy, to będę musiał się męczyć żabką. Na szczęście ten klucz jest po prostu jest wyśmienity, więc nie ma żadnego problemu. Swoją drogą ciekawe, kto to robił, ten klucz. Nazywa się Classic Made in Germany. Firma Classic, ale jest to, co tutaj trzymam. Jest to prawdopodobnie najwygodniejsza, najsprytniejsza i najmocniejsza żaba, jaką w ręce trzymałem. Miałem ich już bardzo dużo. Tego jeszcze nic nie pobiło. Ok, odkładam. Mam bardzo brudne ręce. I teraz tak, bo w zasadzie uznałbym, że może tak, pewnie wentylator, który tutaj jest u góry, on nie grzeje, tylko dmucha po to, żeby to ciepło rozprowadzić.
Może hałasować gdzieś w mikrofon, ale przetrwamy pewnie jakoś. Teraz tak, bo w zasadzie uznałbym, że na dzisiaj pracę w smarach i tych żelastwach skończyłem i bardzo dobrym rozwiązaniem byłoby się przebrać, żeby desek dojść. Ale wytrwam może. Tym bardziej, że i tak będą czyszczone, ręce mam już w miarę ogarnięte. Poza tym, jeśli już to zdejmę, to tak ostatecznie pójdzie prosto do pralki albo do spalenia, zobaczymy. Tym bardziej, że pali się nieźle, jak wiemy. To dzisiaj nie będzie to problemem, bo postaram się to wkręcić wysoko. No, mam nadzieję, że nie będzie problemem. A jeśli będzie, to już mam rozwiązanie. A co będę teraz robił? Potrzebny jest mi stół. I będąc dzisiaj w sklepie, pewnie kamera świeci znowu, znaczy lampa świeci prosto w kamerę. Zróbmy to tak. Nie jest to najszczęśliwsze miejsce, ale jedyne jakie mam. Będąc dzisiaj w sklepie, chciałem kupić sobie płytę. Thank you.